Kopalnie. To była nasza pierwsza góra taka wyższa poza naszymi Beskidami, bo w Tatrach też jeszcze nie byliśmy. I teraz dosyć to było takie pionierskie. Kupiliśmy książkę o wspinaczce, czytaliśmy ją w samochodzie, jadąc tam na tą górę. Potem niestety zapomnieliśmy jej zabrać i została w samochodzie, ale ta przygoda wówczas z górami, pierwsza taka poważna przygoda zakończona sukcesem, jak widać na szczycie, spowodowała, że wówczas poznałem coś, w czym się zakochałem. Taki zapach śniegu, teatr widoków, który tam w tych Alpach Wysokich panuje, ta surowość natury, takie zdanie siebie na siebie, spowodowało, że naprawdę nam się to wtedy bardzo spodobało. Ten sukces jeszcze, który wówczas dla nas był olbrzymi, odnieśliśmy, spowodował, że zachciało nam się więcej. Tak sobie z tym Krzysiem schodząc z tej góry pomyśleliśmy, Krzysiu tak rzucił, no mówi, wiesz co, jest coś takiego jak korona ziemi, a wówczas niewiele wiedziałem, o co chodzi, ale może być fajnie. No to dobra, jak fajnie, to fajnie, to jedziemy dalej. I wówczas, teraz dojdę do tego, ale bardzo szybko pojechaliśmy na następną górę. Teraz chciałbym powiedzieć, co to jest ta korona ziemi, o której wtedy rozmawialiśmy. To są najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Nie mylę tego z koroną Himalajów, która jest zupełnie inną koroną. No to w zasadzie dla zawodowców to są najwyższe szczyty Himalajów, mierzące ponad 8000 metrów. Tu mówimy o najwyższych szczytach na każdym kontynencie. To jest obrazek pokazujący skalę wysokości tych szczytów, więc zaczyna się od najniższych, to jest może jakiś wskaźniczek. Zaczyna się od najniższej góry Kościuszki, 2228, więc to taki sobie szczycik, na który się wjeżdża w zasadzie rowerem. Kończy się na Mount Everestie. Szczytów w sumie w koronie Ziemi jest o dziwo 9, nie 7 jak kontynentów. A to z racji tego, że dwa są w Europie, Elbrus i Mont Blanc, bo trwają jakieś dyskusje, czy aby na pewno Elbrus jest w Europie, czy w Azji. Jeżeli byłby w Azji, no to jest w zasadzie szczytem nic nieznaczącym. Jeżeli jest w Europie, no to jest najwyższym szczytem wówczas Europy, bo jest wyższy niż Mont Blanc. Podobna sytuacja jest w Australii, bo w Australii najwyższą górą jest Góra Kościuszki, ale jeżeli mówimy o kontynencie Australii i Oceania, no to już najwyższym szczytem jest piramida Carstensz na Papui, która ma w zasadzie 5000 metrów. To już jest naprawdę fajny szczyt, który też za chwilkę zobaczymy. Stąd tak, żeby było czysto i nikt nie dyskutował, czy aby na pewno tą koronę Ziemi się zrobiło w sposób właściwy, jest wariant dziewięcioszczytowy, nie siedmioszczytowy. No i tu mamy wszystkie te dziewięć szczytów pokazane. No i te dziewięć szczytów udało mi się w ciągu tych w zasadzie 17 lat na nie wejść. I tak, Góra Kościuszki, piramida Carstensz, Kilimandżaro, Mont Blanc, Elbrus, Aconcagua, Mount Wilson, McKinley na Alasce, czyli Ameryka Północna, no i Everest w Azji, ten najwyższy. No i tak z tym Krzysiem, jak weszliśmy na Mont Blanc, tacy zadowoleni z siebie bardzo, od razu w styczniu następnego roku pojechaliśmy do Ameryki Południowej, żeby wejść na drugi co do wysokości szczyt z korony Ziemi, mierzący prawie 7000 metrów, Aconcagua, która leży na styku Chile i Argentyny w Andach. Tak mniej więcej wygląda ten wierzchołek. To już jest wysoka góra. Wiele osób jedzie tam, żeby się zaaklimatyzować na przykład przed innymi mniejszymi 8000-tkami. Natomiast wówczas też tak po raz pierwszy zrozumiałem, że to może nie chodzi tylko o te góry i o te szczyty, ile o samą podróż, czyli samo zwiedzanie świata, czyli każdy z tych kontynentów jest inny, za każdym razem można zobaczyć zupełnie inne krajobrazy, inne klimaty, inne jedzenie, inni ludzie. Także sama podróż potem staje się już celem samym sobie, a nie góra. To są na przykład jakieś termy rzymskie gdzieś w Andach,
z ciepłą wodą, w której taką bardzo zmineralizowaną, to zostawia różne ślady. No, tu zrozumiałem, czym jest kapelusz. Nie jest nakryciem głowy, tylko stylem życia. I rzeczywiście polubiłem kapelusze od tego momentu. Kilimandżaro w 2003 roku, czyli trochę przeskoku. Na Kilimandżaro pojechałem z teściem. Bawiliśmy się naprawdę przednio. W 7 dni weszliśmy na Kilimandżaro. Potem właśnie to jest szczyt. Ostatni lodowiec na Kilimandżaro, znaczy ostatni lodowiec w Afryce. Szczerze nie wiem, czy jeszcze istnieje, czy już stopniał, ale z roku na rok jest to na pewno mniej. Myślę, że w tej chwili niewiele zostało, jeżeli w ogóle cokolwiek zostało. Po Kilimandżaro pojechaliśmy na safari. To są wszystko zdjęcia własne. Nie z naszą Geographic, także lodowce są nie były blisko. Masajowie.